weszło. Stary stadion, przejął mi dwa. Nie wiem, czy pamiętasz, ale tam była taka. Pamiętam, Grzybanaś chyba w jednej z szatni, czy no, w jednej tam z. Tam już prawie wszędzie. Stara trybuna, pod tą trybuną hale, na których trenowały siatkarki, trenowali koszykarze, koszykarki. No przez tą halę się przechodziło, nie? Na mecz tak. Piłkarzy. Jak dziennikarze szli na lożę prasową, to też szli centralnie przez halę. Czasem tam koszykarki trenowały w drugiej hali. Pomieszczenia, wiadomo, do analizy, no dość skromne, dlatego że musisz tam mieć umieszczone tam, nie wiem, ze 40 pewnie różnych szatni, gabinetów i tak dalej, więc no pokoje są dość małe. Profesjonalna drużyna, Łódzki Klub Sportowy, trener Andrzej Pyrdoł, analiza wideo. Siedzi 20 chłopa w tej małej klitce, przed nimi taki maluteńki telewizorek. No i trwa analiza wideo, puszczona na tym malutkim telewizorku. Trener Andrzej Pyrdoł stoi z tyłu za wszystkimi chłopakami. No i wpatrują się w ten mały ekranik. Oczywiście nic na nim nie widać, no ale nikt się nie odzywa, no bo analiza wideo to analiza wideo. Mija 45 minut, 60 minut, 90 minut. No i trener Andrzej Pyrdoł wstaje. No co chłopaki, chłopaki widać, idziemy na trening. To prawda, ale co do analizy, jakoś mi się przypomniało, chyba Seweryn Gancarczyk mi to opowiadał, że miał takiego trenera na Ukrainie, takiego w stylu ukraińskiego Jezierskiego. Czyli wiesz, jak Leszek Jezierski kazał biegać po górach cały dzień, to ten ukraiński z sowieckiej szkoły, oni tam mieli jeszcze gorzej. Siergiej Szypowski mi kiedyś opowiadał o takim treningu przygotowawczym, gdzie mieli przywiązane do siebie kamienie, takie duże, i ciągnęli je po prostu pod górkę, nie? I ten, nie pamiętam teraz nazwiska tego trenera, ale on, to był taki w gatunku, który musi być ze sobą pistolet na meczu, nie? No bo zawsze trenerowi się przyda pistolet na meczu, prawda? I nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. I po jednym z treningów w szatni wszyscy siedzą, nie? I on mówi, musicie walczyć, nie? Miał takiego wielkiego psa. Musicie walczyć, a wiecie jak musicie walczyć? I puścił tego psa i posłał go na tego zawodnika, który jego zdaniem najmniej walczył. Oczywiście ten pies nic nie zrobił. Nie wiem, nie wygryzł krtani, ale sam fakt, że skoczył, że zaatakował, był bardzo, myślę, że to było bardzo plastyczne. No, super metody. A przypomniało mi się jeszcze odnośnie tych czasów Andrzeja Pyrdoła. Wczoraj Marcin Mięciel w wywiadzie dla UKS Fans opowiedział taką anegdotę, że no, boiska były niezapłacone niestety, więc oczywiście zamknięte na cztery spusty, ale stwierdzili, że no kurczę, trenować trzeba, no przecież to ekstraklasa, czy tam poziom pierwszej ligi, już nie pamiętam, albo robienie awansu do ekstraklasy, albo próba utrzymania w tej ekstraklasie. No i Marcin Mięciel powiedział, że wszyscy piłkarze stwierdzili, że w takim razie przez płot przeskakujemy, jak jest zamknięte boisko. No i przeskakują wszyscy już na środku boiska, no ale Andrzej Pyrdoł, już stateczny człowiek, no nie przeskoczył przez płot. I nie wiedzieli, jak zrobić trening, skoro trener nie może przeskoczyć. A nie mógł zza płotu jakieś dawać, no chyba tak w końcu, te dyrektywy, tam krzyczeć coś? Marcin nie opowiedział do końca, co tam się działo, no ale to był duży problem, że trener... Miałeś plaster Mięciela? Nie miałem, bo on już grał w Legii. Jakby był w UKS-ie, to na pewno miał ten plaster. To były szalone anegdoty. Trzy dzisiaj anegdoty szalone były. My jesteśmy dwaj zgryźli tetrycy. To chyba ostatnie anegdoty. Już więcej chyba nie ma polskiej piłce. Tak, to już wszystkie anegdoty, jakie znaliśmy, opowiedzieliśmy. Bardzo mi się podobały określenia, które w komentarzach padły. Pierwsze to było, że Bert i Ernie z ulicy Sezamkowej. A pozostałych nie pamiętam. Tak, też mi się podobały, te, których nie pamiętam. Ale były dobre oczywiście. I chyba teraz mam się przedstawić jako nieślubny syn Bogusława Kaczyńskiego, więc się przedstawiam jako nieślubny syn Bogusława Kaczyńskiego. Mi pasuje ten... Cokolwiek to ma znaczyć. Mi pasuje ten Bert z ulicy Zamkowej. Legio Warszawa. Zrąbałeś nam plan na dzisiejszy program, dlatego że mieliśmy głównie chwalić Legię. A tak się stało, że stwierdziliśmy, że nagramy w czwartek rano, bo czasem w Pucharze Polski się dzieją jakieś rzeczy i się zadziały jakieś rzeczy w Pucharze Polski. Myślę, że nas to uchroniło i to jest kolejna nauczka, żeby nikogo nie chwalić. Można się na tym przejechać, lepiej zawsze użyć karty Wojtka Kowalczyka, ale. I dzisiaj troszeczkę pochwalimy Legię, ale również z wykorzystaniem tego wspaniałego retorycznego chwytu, czyli ale jednak nie do końca. Kuchnia.
To będzie kuchnia, bo ja zdradzę. Wczoraj na stronie weszło.com ukazał się artykuł zapowiedziowy wobec Puchar Polski o takim zawodniku jak Szabanow. Było to tak, Kamil Warzocha zaproponował mi temat zapowiedzi, że on by o Kostorzu powiedział, że a to taki niezły w sumie gość, że teraz pewnie dostanie... Kamil Warzocha tam dobrze zna te rewiry, dlatego, których bytował Kostorz. Dlatego mówię, że właśnie fajnie byłby taki tekst, że on teraz może dostać więcej szans, że Rosołek wypożyczony, więc konkurencja trochę mniejsza. No i ja mówię, Kamil, wiesz co, ten Kostorz to w pół meczu zagrał dobrego, weź lepiej o Szabanowie napisz. No, bo Szabanow nie zagrał pół meczu dobrego, prawda? Tylko półtora. No tak. Mówię, napisz o Szabanowie, ale plan był taki, że to jest taka nadzieja, że wreszcie będzie normalny stoper, że to jest wreszcie gość, który daje jakąś taką udę, chociaż solidności, że my nie chcemy tutaj z niego robić gwiazdy ligi, ale że chcemy zaznaczyć, że na tle Jędrzejczyka i Wieteski to on się jawi niemalże jak Sergio Ramos. No i Szabanow jednak nie zagrał tak, jak się tego spodziewaliśmy. Znaczy, szczerze powiedziawszy, byłem zaskoczony tą całą narracją, że Szabanow jest takim niesamowitym stoperem, ponieważ też kuchnia. Ja byłem za tym, żeby za Górnik Zabrze nie dawać mu zbyt wysokiej oceny, ponieważ miał bardzo na przykład słabe przyjęcia piłki. Co się potwierdziło jakby w meczu z Piastem, gdzie to przyjęcie, delikatnie mówiąc, go zawiodło. Także on był najsolidniejszy ze stoperów Legii w ostatnim czasie, ale wiesz, no istnieje szansa, że wystawilibyśmy, to jest Mięta? Mięta. To tak. Mięte. Wyobraź sobie skład Legii Warszawa, jest ta Mięta pokazana na środku. Jędrzejczyk, Mięta. Jędrzejczyk, ta Mięta i powiedzmy Wieteska. I ta Mięta gra najlepszy mecz i zaczynamy budować wokół niej narrację, że to jest szansa na to, że będzie dobry stoper. Natomiast co do Szabanowa, trzeba dać tutaj klamrą. To, co się stało po meczu. A tak, Badia nam bardzo mocno zaimponował. I to nie pierwszy raz, bo to jest, kurczę, chyba fajny gość po prostu. Takie mam wrażenie, bo dużo się słyszy o tym nawet wśród kibiców Piasta, czy ludzi, którzy są w jakiś inny sposób z Piastem związani, no, że to jest po prostu typ, który tak jak wczoraj poszedł tego Szabanowa tam zdrapywać z murawy, no to on tak samo działa w szatni. Piasta jest dobrym duszkiem, a mnie zaimponował jeszcze wcześniejszą wypowiedzią, gdzie on, jako jeden z niewielu piłkarzy, tak frontalnie narzekał na modern futbol. Zazwyczaj ten modern futbol, no to tylko my mamy na koszulkach, że against modern football. Wiesz co, wtedy przy tej wypowiedzi tak zastanawiałem się, czy nie ma w tym pewnego... Taki populizm taki? Jestem na to wyczulony, ale nie, przy Gerardzie Badii, na przykład, jak ktoś zaczyna być za bardzo cukierkowy, to przestaje temu ufać. Mhm. Czy to nie ma za dużo takich, wiesz... Natomiast Badia jest taki naturalny, szczery. On ma w sobie też ten pierwiastek Iwana Runie, mojego ulubionego obcokrajowca w lidze. Iwan Runie, który... absolutnie nie wie, co to znaczy ugryźć się w język, nie wie, co to dyplomacja i strzela w otwarty sposób. I Badia też potrafi tak przywalić. To nie jest tak, że on jest tylko od, nie wiem, pocieszania, od mówienia, że bardzo walczyliśmy i chcemy walczyć jeszcze mocniej. On też potrafi wystrzelić w kierunku swojej szatni. Trzeba tu wspomnieć o Szabanowie, że no cóż, no facet zagrał słaby mecz, no ale to nie jest jakaś zbrodnia, tak? No, to nie jest zbrodnia. Zagrałem w życiu 1000 słabych meczów. Dokładnie, więc... zaskoczyło mnie, na przykład Badia nie mógł wiedzieć, że to nagranie, jak on idzie, jak to fajnie ująłeś, zdrapywać Szabanowa, poniesie się w jakiś sposób, tak? Myślał pewnie, że już kamery są jakby wyłączone i tak dalej, więc to na pewno potwierdza, że to nie ma w Badii ani grama gry pod publiczkę. On taki po prostu jest. No natomiast chyba najsmutniejsze w tym wszystkim, przynajmniej dla kibiców Legii, że to Badia musiał zdrapywać leżącego samotnie Szabanowa, a nie ktokolwiek z piłkarzy Legii. No tutaj nie przywiązałbym do tego aż takiej wagi, że to wiesz, jakieś, nie wiem, tam konflikty w szatni, czy niezgrana, czy ta szatnia, oni pewnie by też byli wściekli po wyniku. Bardziej mi się jednak skupił na tym chwaleniu Badii, bo gość jest tak po prostu otwarcie zakochany w tej piłce nożnej, taki jest w tym szczery, sympatyczny, że naprawdę mnie się tak żal go zrobiło, jak wiesz, on tak, no nie boję, że ze łzami w oczach, ale jak on wtedy mówił, że no tak, zagra dobrze pół roku, już wyjeżdża, już się nie liczą triumfy, tytuły, tylko cały czas, żeby grać wyżej i tak dalej. Kurde, no to jest gość, którego ja w całości kupuję absolutnie. Byłoby dobrze, jakby został w tej lidze później jakimś ekspertem albo nie, ambasadorem kimkolwiek. Tylko, że on chyba chce wrócić do Hiszpanii, ma tam jakiś biznes. Być może. Nie wiem zupełnie, jakie ma Badia plan na ale przyszłość. Ale Badia mówił kiedyś Weszło Polskich, że chętnie napisałby książkę, biografię. O, więc widzisz. Jeśli ktoś nie ma chyba takiej
biografii w Polsce z obcokrajowcem, który grał w lidze. Myślę, że no, byłoby to poczytne być może. Paśałoby to przecież poradnik tego coachingowy. Tak, to prawda. Jak zrobić fortunę. To jak zostać Flavio Paśał, tak? To jest, no, w jakim to jest w ogóle kierunku? Ty wiesz coś więcej o tej książce? Nie, ale patrząc na okładkę, gdzie on jest tak pół piłkarzem, pół menedżerem, to obawiam się najgorszego. Przeczytamy tę książkę i damy wam recenzję. Recenzje na wideo książkowe mają pewną tradycję. Tak, to prawda. Mam nadzieję, że równie poczytne, znaczy poczytne, nie, to się inaczej mówię. Jak jest program taki, że jest lubiany, to nie wiem, jak się to określa, ale że takim właśnie będzie omówienie książki Paśał. A wracając do Legii i do Szabanowa, to powiem ci zupełnie szczerze, że nie chciałem aż tak go pompować. Jak rzucałem ten temat Kamilowi, to tak bardziej się spodziewałem, że to będzie, że tak daje nadzieję, że taki stwarza właśnie perspektywy, że być może nie będzie dziury. No a nie do końca, że tam już z miejsca jest gwiazda ligi. Choć muszę przyznać, że przeszedł ten tekst przez moje ręce. Ja tam dodałem parę zdań właśnie takich, wiesz, takich bezpieczników, że to na tle Wieteski, na tle Jędrzejczyka, że to o to chodzi. Ale tu się okazuje, ale wiesz, to jest tak jak ten mecz z Górnikiem nie był żadnym sygnałem, że on będzie teraz świetnym obrońcą. Tak samo zawalony mecz z Piastem nie jest sygnałem, że on będzie złym obrońcą. Nie, tak. Po prostu zachowajmy ten umiar. To jest za mała wciąż próba, żeby powiedzieć coś konkretnego o Szabanowie. Takich piłkarzy, którzy nas zachwycili po dwóch meczach, było mnóstwo. Marco Alvarez był już kreowany na supergwiazdę tej ligi. Takich zawodników, którzy wypadli fatalnie na początku, a później udowodnili swoją jakość, było jeszcze więcej. Więc to jest jeszcze za wcześnie, żeby coś mówić o Szabanowie, co będzie miało jakąkolwiek wagę. Ale zirytowało mnie, że nikt, wiesz co, nie wcisnął hamulca, jak na naradzie rozmawialiśmy o tym temacie. Tak nawet tak wszyscy przemknął przez głowę, że ktoś powie, nie, no co ty, on zagrał półtora dobrego meczu. Ale jak to proponowałem, to tak wszyscy po prostu milczeniem zbyli ten temat. A co, wypominali ci ten tekst w komentarzach? Znaczy mnie nie, no to Kamil pisał. Także. Kamil jest już skreślony, tak? Kamil musi się z tym po prostu zmierzyć, no niestety. Dobrze. Wsadziłem go na konia, ale... Wspaniale. To też jest tradycja wszelkich prac, więc... To prawda. Luquinhas, o tym mieliśmy rozmawiać. Od tego mieliśmy zacząć, także mamy już 15 minut za sobą, ale możemy teraz zacząć od Luquinhasa. Cięcie? Dobrze. Tutaj, w tym momencie, wjedzie grafika. I to będzie grafika taka naprawdę, że się do niej przyłożę mocno. I będzie to grafika, na której Luquinhas no, będzie taką ofiarą wojenną. Taki będzie pokrojony w częściach, rany kute, cięte i tak dalej, bo tak właśnie on wygląda po każdym kolejnym spotkaniu, nawet nie tylko ligowym, ale pucharowym również. Powiedz mi, tak zapytam jak dziennikarz, czy myślisz, że jest przyszłość dla zawodników tego typu w polskiej ekstraklasie? Nie. Jeśli zobaczą, jeśli mamy jakiegoś zdolnego piłkarza, który potrafi dryblować, to on powinien zadzwonić do Luquinhasa, zapytać o opinię i, jak to się ładnie mówi, uciekać tam, gdzie pieprz rośnie, że użyję klasycznego powiedzenia. To jest skandal. Ja bym nie chciał przyjeżdżać do polskiej ligi. To jest skandal. Jakbym umiał kiwać. Nie umiałem, więc bym się nadawał, ale ja bym tym skrzydłem, co schodzi do środka. Mhm. I próbuje strzału, nie? Więc ja bym był tym, co raz trafił i później cały czas tak schodzi i strzela nie podaje. Robin umiał kiwać. Ja po prostu schodziłem i to było na nich zaskak, bo oni myśleli, że ja pójdę tu, a ja szedłem tu. I to był mój największy atut. Mhm. Czyli bez zwodu. Ale Robin też rzadko zwód robi, tylko tak od razu. Robin to nie podawał Lewandowskiemu. To była jego główna umiejętność piłkarska. Nie podawał Lewandowskiemu. Pamiętajmy. Jak ten, kultywujmy te mity polskie. Jak w tym rankingu, który zamieściłem Wrogów Narodu, że tam tak. Granerud był na pierwszym, to w czasach duetu Robin Lewandowski, Robin też tam się wysoko kręcił. No, to jest na pewno coś, co mnie bardzo w lidze irytuje. I to mnie irytuje nie od dzisiaj i nie irytuje mnie tylko w kwestii Luquinhasa, ale ogólnie w kwestii zawodników, którzy właśnie taki styl gry mają. Wszystkich dwóch. No właśnie, Ramirez jest drugim i to już jest wszystko. Ramirez umie kiwać? No tak, on taki kółeczka potrafi się knąć. Tylko... No, tak robi kółeczka tak na 40 metrze. On robi driblingi do tyłu, no, ale Ramirez. No, ale Ramirez kiedyś... to strzela przede wszystkim, takie bezużyteczne uderzenia. Gloryfikowane straty to jest... Z 30 metra, nie? Tak. Pod pobiczkę. To już było widoczne w jego poprzednim klubie i często się na to denerwowali niektórzy, a inni wskazywali, że tak, ile strzał. To są takie uderzenia na notę, żeby o kurczę, ale się pokazał ten Ramirez. Uderzył ładnie, nie? Tylko, że nic z tego nie ma dla drużyny. To prawda. Ale wracając. No nie, no on umie dryblować, to jest pewne. I tutaj chciałem zwrócić uwagę na coś jeszcze. Że jedna kwestia to jest to, że na tych driblerów odbywają się bandyckie ataki. Bo tak to trzeba określić. Ja
grając na Orlikach, czy grając w lidze okręgowej, również w A-klasie, zawsze byłem po tej drugiej stronie, jako ten człowiek, który ma gościa zniszczyć, tego, który dobrze drybluje. I ja potrafię odróżnić, czym jest taki atak, zeszła noga, a ja czym jest taki atak, prawie połamałem klosa. Takich ataków w Ekstraklasie jest sporo i to jest na pewno jedna rzecz, która mnie irytuje. Natomiast brutalne ataki zdarzają się wszędzie, w każdej lidze. Ale myślę, że w Polsce takim dosyć dużym problemem są te takie skrobnięcia. Takie, gdzie nie zrobisz krzywdy tym, ale zaburzasz płynność gry totalnie. Zwłaszcza to widać w meczach drużyn, które opierają się trochę na płynności, na dominacji, na posiadaniu piłki, na takiej grze opartej na wymianie podań i generalnie na tym, że ta piłka chodzi. Jest taki flow, przepływ z angielskiego flow. Tak, poliglota. Lech Poznań taką drużyną jest na przykład, był jesienią i widać było tak nawet odczuwalnie, tak jak ja oglądałem mecze, to mnie też to fizycznie bolało, że jak ten Ramirez tak lekko pociągnięty za koszulkę, albo Tiba tam leciutko wypchnięty łokciem, albo ktoś jeszcze tam, Moder trochę popchnięty od tyłu, że oni przerywali tę grę i byli tacy niezadowoleni mocno, tak od razu rzucali tą piłką, że dlaczego znowu nam przerwaliście, my tu 60 podań, a wy nam przerywacie. Takich faul jest mnóstwo i co gorsza, one nie tylko zaburzają płynność tej gry, tej drużyny lepszej, która po prostu tę piłkę szanuje, ale jeszcze zabijają te mecze, że w końcu jak liczysz ten czas efektywny gry, kiedy piłka faktycznie była na boisku, była w grze, to wychodzi ci 45 czy tam 60 minut, a nie 90. I to jest ogromny... Aż tymczasem gry to nigdzie nie wychodzi 90. Rozumiem to, ale mimo wszystko w Ekstraklasie, gdzie jeszcze się cały czas celebruje, masz rzut wolny z 60 metra, idzie go wykonać zawodnik, który jest na drugim końcu boiska i mierzy. Kiedyś to porównałem do, nie wiem czy pamiętasz taką grę Red Alert, taką strategię. Oczywiście kojarzę Red Alert, grały się tam z Sowietami na przykład. Tak, pamiętasz te sterowce, takie zeppeliny? Zeppeliny, tak. One się Kirov nazywały. To Krakowia po prostu, jak stoperzy idą w pole karne, to jak ty właśnie cepeliny. Tam wtedy jeszcze Henio tak posuwa się do przodu, nie? I czujesz, i leci ta melodyjka, jak te Kirovy lecą. No i oni zanim dojdą w to pole karne. Powinniśmy zmontować film. Tak, zainscenizujemy to. Ja to na YouTubie znajdę. Albo nawet się zainstaluję Red Alert, to będę miał pretekst. No to i właśnie, nie macie w tym tygodniu, już urlop bierzesz. Tak, to jest już koniec mojej aktywności w tym tygodniu. Słowo o Lukinasie chciałem powiedzieć, bo żebyśmy nie zostali przy samych faulach. No dobrze, bo już jesteśmy przy Kirovach. Tylko talerta, to faktycznie... docenili, po pierwsze, to jest udany transfer Dariusza Mioduskiego, ponieważ to nie był zawodnik, który miał jakieś wielkie liczby, który był jakimś oczywistym wzmocnieniem. Było wokół niego sporo wątpliwości, że tam kiwa, ale nie ma z tego liczb, tak? To troszeczkę też był zarzut dla Lukiniasa, że przy absolutnie bardzo dobrej grze on nie notuje dostatecznie dobrych liczb. Natomiast nawet te faule, tak, to jest cały czas korzyści dla zespołu. Ciekaw jestem, czy ktoś byłby w stanie sprawdzić, ile razy po faulach na Lukiniasie poszedł na przykład rzut wolny, czy coś podobnego, kiedy padła bramka. Tak? To jest po prostu świetny piłkarz, tak? Jest wpływowy w Legii, jest świetnym piłkarzem, przyjemnie się na niego ogląda. Słyszałem co prawda opinię Andrzeja Gomołyska, że te faule mogą się brać na przykład stąd, że on za bardzo holuje piłkę, że w nowoczesnym futbolu te piłki pozbywasz się trochę szybciej, że on trochę może przesadzać. Natomiast to tylko rzucam pod pewną rozwagę. Sam jestem zdania, że on trzyma tę piłkę, bo wie co z nią zrobić. Bo on wie, jeśli wiesz, że potrafisz kiwnąć następnego rywala, to nie czujesz aż takiej potrzeby podania dalej, bo po prostu sam możesz wypracować tą przewagę. Widzimy to w ostatnich tygodniach, że on ma tę piłkę i sam potrafi iść z nią do przodu, coś zyskać dla zespołu. Także dobry transfer, świetny piłkarz, ale to krojenie jest skandaliczne, chyba 160, chyba jest oczywiście najczęściej faulowanym piłkarzem, odkąd trafił do ligi. Tam są jakieś astronomiczne liczby, ale zdumiewające jest to, on chyba ma to, co miał Wolverine, bo on nie miał żadnych jakichś poważniejszych urazów, a on przecież po tym ostatnim tygodniu, po meczu z Górnikiem i po tym, co się stało z Piastem, to on powinien właśnie ojom lądować bez mała. To jest zdumiewające dla mnie. Wanna pełna lodu. To jest jakiś taki gościu, wiesz, niepozorny, tu uśmiechnięty, a później wytrzymuje te wszystkie poważne kopnięcia, naprawdę. Gość jest mocny i to jest mocny piłkarsko, jest też mocny, widać fizycznie, że on to znosi. Ja chciałem się tutaj odnieść do tego, o czym wspomniałeś, że mógłby się wcześniej tej piłki pozbywać.
Otóż moim zdaniem nie. Mhm. Dlatego, że i zwrócił na to uwagę Wojciech Kowalczyk w ostatniej Lidze Minus. Miał tam parę spostrzeżeń takich kontrowersyjnych, ale to akurat było takie bardzo interesujące. Który? No, monolog. Kowalizm tam. O włosach. Kowalizm był non-stop. W wykonaniu człowieka łysego był, jest tak zwany instant classic. Podobało mi się, bo wysłałem Patchlowi. Nawet po programie, bo Kowal jak w pewnym momencie już odpalił tę swoją Kowalizę, to mi tak, no ja, Majak Michalski, normalne chłopaki. Jest taki... no, ale z czym tu chcesz dyskutować? Nie, z czym tu chcesz dyskutować? Normalne ludzie, normalne nie. Ludzie. Wysłałem Patchlowi piosenkę właśnie taką rapową, normalne chłopaki, nie żadne odmieńce i to właśnie Majak Michalski i Kowal na featuringu. Ale Kowal zauważył fajną rzecz, że bo ja go zapytałem, jako człowieka, który no, grał kiedyś w piłkę, czy uważasz, że Luquinhas na skrzydle wystawiany był marnowany w takim ustawieniu 4-3-3, takim 4-5-1, no w każdym razie, gdzie on był jako ten skrzydłowy, taki w twoim stylu, schodzący do środka. Tak, to jest dobre porównanie. No właśnie, taki Leszek Milewski Legii Warszawa. Brazylijski Leszek Milewski. No i okazało się, że Kowal powiedział, że być może on na skrzydle też by był przydatny w ogóle, ale chodzi o klasy rywali. Że prawy obrońca, no to zazwyczaj masz konia do biegania, zwłaszcza w tej nowoczesnej piłce, bo to jest gościu, który box to box krąży cały czas, linia, TGW, Bichente, Liza Razu i tak dalej. Natomiast w środku no, trafia jakiegoś odłowca, trafia jakiegoś tam raszaka, no, trafia gości, którzy są trochę mniej zwrotni, którzy są trochę wolniejsi. Nie są przyzwyczajeni do no i nie są biegania że gościu ci idzie na gazie, wiesz, robi szybkie zwroty, szybkie driblingi i że dlatego właśnie Luquinhas w środku ma o wiele większą przewagę niż ma na boku. Nie wiem, czy za wcześnie nie uwierzyłem Kowalowi, że to jest takie proste, że jak grasz na Alana Czerwińskiego, a potem grasz na przykład na, nie wiem, wymień jakiegoś takiego środkowego, nieruchowego. Mój kumpel z podwórka. No właśnie, Bartek. No to jak grasz na Bartka, a potem grasz na Alana Czerwińskiego, to z Bartkiem jest ci łatwiej w środku coś tam wyczarować. No i to jest takie cenne spostrzeżenie. Postanowiłem je... Znaczy też trzeba przyznać, że ta debata, gdzie ma grać Luquinhas, to była praktycznie tak żywa, jak szukanie lewego obrońcy dla reprezentacji Polski przez lata. Czy ten, czy tamten było w lewym obrońcy cały czas i nie było jakiegoś optymalnego rozwiązania. Z Luquinhasem też, potrzebny na skrzydle, czyli idealnie pasuje niby profilem na skrzydło, ale na środku lepiej się sprawdza. I teraz jest jako... Na pewno Włosi mają jakieś określenie dla tej pozycji. On jest jakiś taki półlewy, środkowy, ofensywny. Nie wiem, czy to jest chyba to jest lewy Metzaja, wiesz? Poprawił mnie, ale wydaje mi się, że to jest lewy Metzaja. I teraz widzisz, on jest i w środku, potrafi być, i potrafi tam być wyrzucony na lewe, ale też zrobić miejsce Mladenowiczowi. Tak patrzę na tą lewą stronę w Legii, Mladenowicz i Luquinhas. No to jest siła ognia poważna. Widziałem takie wyliczenie, że przykro mi, nie pamiętam teraz, kto na Twitterze rzucał, chyba Michał Rączka, że już liczby Mladenowicz wypracował takie jak Adam Chlouszek. A no to jest pierwszy sezon Mladenowicza, a Adam Chlouszek to troszeczkę tam pograł i to też w całkiem niezłych drużynach było komu dogrywać. Więc ta lewa strona, jeszcze przy tym ustawieniu Luquinhasa, no w ogóle ta taktyka Legii jest bardzo ciekawa, prawda? 3-4-3. No już to umawiałem wielokrotnie, no ale... No, 3-4-3, tak. Wiesz co, to jest fajne, dlatego że są te dwie dziesiątki, tych dwóch zawodników, którzy mają dosyć dużą swobodę w kreowaniu ofensywy i to jest coś naprawdę uroczego. Być może za wcześnie takie sądy, ale jak oglądałem sobie Chelsea z Newcastle, po tym jak Thomas Tuchel przejął drużynę, no to właśnie tak to podobnie wyglądało, że masz wahadłowych, którzy obiegają ci te dziesiątki, no i dziesiątki, które mają pełną dowolność. Możesz, wiesz, zagrać właśnie Mladenowicza do boku, możesz zejść je do środka, możesz sklepać jeszcze z tymi dwoma środkowymi pomocnikami, którzy są za twoimi plecami, możesz rzucić w ogóle prostopadą do napastnika. No to ci stwarza tyle różnych możliwości, że to jest naprawdę kapitalny, taki fajny do oglądania system, bo często są takie te ustawienia, że patrzysz sobie na grafikę meczową, no i jesteś trochę zaskoczony, że potem na boisku to wygląda zupełnie inaczej. A tutaj jak sobie to rozrysujesz i sobie to spojrzysz na papierze, a potem spojrzysz też na boisko, to widać mniej więcej o co chodziło trenerowi, o co chodziło tej drużynie, która jest tak ustawiona. Natomiast no, jest pewnym uniedogodnieniem, że w strategii ustawieniu 3-4-3 masz trzech stoperów.
I żadnego dobrego. No i właśnie... Na ten moment żadnego zweryfikowanego ligowego kozaka. No, był Szabanow, ale... Już to była dosyć krótka kariera kozaka. No, taki Ikar, taki meteoryt. Wiesz co? No dobrze jest, jak grasz na trzech stoperów, to dobrze jest mieć stopera. Jednego, no nie mówię, że trzech, ale jednego dobrze jest mieć. Mam dygresję, ale tak bym wrócił do minionego tematu na chwilę. Dobrze. Bo jeszcze w Lukiniasie podoba mi się to, że będąc tak często faulowanym, on się nigdy nie zagotuje. On nie daje się sprowokować. Nawet z Górnikiem mam wrażenie, że na przykład ta żółta kartka, którą dostał, on cofał nogę, gdy był faulowany. Chyba, że Boże, przyglądałem się głównie jego kiwką. Pamiętasz sytuację, kiedy się gdzieś zagrzał? No nie, no może masz rację, że rzadko jest. No uważam, że jest taki upanowany w tym wszystkim, tak? No, na chłodno raczej. I druga kwestia, to mówisz, zapowiadaliśmy, że będziemy krytykować Legię, no i na razie musisz przyznać, że jedziemy z nią absolutnie bez hamulców porównania do Chelsea, Lukinias, wspaniały zawodnik, brazylijski Leszek Milewski, znakomita lewa pomoc. No ja nie wiem, jak oni się pozbierają z tej krytyki. No mogą wpaść teraz taki psychiczny dołek, zwłaszcza, że Badia tylko raz im pomógł, już więcej im nie pomoże zdrapywać z murawy kolejnych zawodników, więc nie mam pojęcia, jak oni się z tym zmierzą, ale no ja zagaiłem cię tak. O to, że jest. Zacznijmy od kuzynów. Że mają problemy. Kuzyni. Wiesz co? W ogóle wymyślił, że kuzyni? Dlaczego kuzyni? Nie wiem, właśnie nie potrafię. Ale wczoraj, gra, nie? Miałem wczoraj zapytać Szymona Jańczyka, bo on tego używa, ale nie mam pojęcia, o co chodzi. I ja się boję, wiesz co, tak nawet miałem w tym tekście użyć, w pomeczowym, no bo jak już zdradziłem kuchnię, to ja byłem pomysłodawcą tego, żeby Szabanowa pochwalić, więc wieczorem też dopisałem Jankowi Mazurkowi w tekście, że rano pochwaliliśmy Szabanowa, a okazało się, że on się już zaraził tym wirusem od Jędrzejczyka i Wieteski i chciałem tam napisać, że wirusem kuzynostwa, ale mówię, kurde, jak to jest jakieś, wiesz, obraźliwe, no to niedobrze. Ale co jest obraźliwego w byciu kuzynem? No nie, nie wiem, masz kuzynów, jest, których lubisz? No nie wiem, może to jest jakiś taki kuzyn, wiesz, z jakiegoś filmu na przykład i się okaże, że to jest coś takiego niepoprawnego politycznie na przykład albo coś, więc na razie ach, tego to jest 2021 rok. No wolałem tego nie używać, bo nie wiadomo, no. Zdemonetyzują nas na przykład albo coś, więc z tymi kuzynami to tak ostrożnie bardzo podchodziłem, ale jeśli uznajemy, że to jest takie pejoratywne określenie na stopera, który nie potrafi grać w piłkę na przykład, no to tak, to można powiedzieć, że trzech kuzynów już się ustawiło z Piastem Gliwice. I nie wiem, czy to jest odpowiedni balans, jeśli chcesz grać właśnie o najwyższym. Ale Mateusz Wieteska strzelił kiedyś w Górniku kilka bramek głową. Ja jestem pewny, że on będzie bardzo solidnym stoperem w pucharach, bo strzelił kiedyś dla Górnika Zabrze kilka bramek głową. A to jest ciekawe, wiesz co, bo jeden z trenerów, co ciekawe, współpracujący z Mateuszem Wieteską, aktualnie współpracujący z Mateuszem Wieteską, kiedyś w rozmowie ze mną i z Damianem Smykiem na zgrupowaniu młodzieżówki powiedział, że trochę jest to dla niego jednak takie niekomfortowe, że gdy mówimy o nowoczesnych obrońcach, zwłaszcza stoperach, no to chwalimy naprawdę szereg ich zagrań. Dysponuje świetnym przerzutem, fantastycznie potrafi zagrać piłkę przez dwie, doskonale wyprowadza, ma niezły dribbling, potrafi uderzyć głową, znajduje się w polu karnym rywala, tylko nie potrafi bronić. I to jest, no, przy pozycji... Czy to był Czesław Michniewicz? A, nie chcę zdradzać personalnie. Trudna zagadka. Nie chcę też mówić, o kim się wypowiadał w takim tonie, ale no, duet stoperów stworzyli to znowu tak jak Kowal ostatnio w Lidze Minus, tak? Tak, żeby zostawić, wiesz. Taki. Zarzucił tę tajemnicę, tak? Że pewien trener, były selekcjoner. O czym tam dokładnie mówił Kowal? Przypomnij mi. O tym, że piłkarze to hazardziści. Piłkarze to hazardziści. I Paweł spytał, który to ten Czesław Michniewicz? To powiem ci... No, ale nie, no to w Czesław Michniewicz o tym mówił też w wywiadach, więc nie czuję się, że ujawniam tutaj jakąś wielką tajemnicę. No, ale tak było, no i jak sobie popatrzysz na naszych stoperów, nawet tych, którymi on dysponował właśnie w reprezentacji, to faktycznie więcej ciepłego możesz powiedzieć o ich grze ofensywnej, niż o tym, jak oni faktycznie... Albo ktoś miał fajną życiową historię. I też. Tak, to jest... Może nie umie grać w piłkę, ale no, dobry chłopak, bardzo ważne, pracuje, bardzo świadomość, tak, to można dużo przykryć. Jarmusz na śniadanie. Pamiętajmy o tym. No i tak zastanawiałem się, jak będzie wyglądała ta współpraca, bo Czesław Michniewicz z jednej strony człowiek, który w środkowym obrońcy... Chciałby środkowego obrońcy. No to właśnie, jest kontrowersyjna teza. Widzi w obrońcy człowieka, który obrania, broni, który zajmuje się defensywą. Środkowy defensor. Dziwny. Środkowy defensor tak dosyć specyficzny, zajmujący się defensywą. Jakiś taki archaizm mocny. No taki futbol z lat 70. Wielokrotnie o Michniewiczu tak się mówi, że to jeszcze sprzed czasu rewolucji ofensywnej. Tak już się nie gra. Futbol. Natomiast okazuje się, że Wieteska gra, czyli albo Czesław Michniewicz trochę się ugiął, albo Mateusz Wietecka się rozwinął, albo, i to jest moim zdaniem dosyć prawdopodobna przyczyna,
innego nie ma. No, powiem ci, ryzykowna teza. Nie wiem, nie wiem. I teraz jak już bezlitośnie krytykujemy, to ja jeszcze powiem tak. Bo co mam powiedzieć, to powiem. No, mam się odsunąć? To będzie aż tak mocny strzał, tak taki nie. Wybuch? Aż tak nie. Ale Legia ma chyba z 8 środkowych pomocników, takich naprawdę na poziomie, którzy z miejsca wchodzą do pierwszego składu dowolnej drużyny stop 6. Jakiś tam Gwilli, Martisz. No, Gwilia. Jest takim pomocnikiem, który w Legii jest krytykowany, ale mógłbym go sobie wyobrazić, że później schodzi do średniaka ligowego i robi robota. No właśnie, to na prawda. Przykład. A stoperów nie ma. I kto ten kadr budował w taki sposób? Że zawodników ofensywnych masz 40, a stopera masz jednego i to też okazuje się, że jednak nie. No, nie wiem, no. No to ja jej nie budowałem, ja nie zamierzam się z tego tłumaczyć. Dobrze, to był mój bezprecedensowy atak na Legię. Czy jeszcze... Nie, jeszcze mamy dużo czasu o Legii, możemy rozmawiać. Tak, no, generalnie, ta obrona Legii wygląda na taką, którą uda się w lidze przykryć jej błędy, 5-2. Bo ofensywa będzie jakieś, wiesz, 2-1, oni wyciągną w końcówce, pokonają tę Wisłę Płock, bo coś zrobi Kapustka. Znaczy, Wisłą Płock już nie będą grać, ale powiedzmy, Beniaminka gdzieś tam pokonają, ale później przyjedzie Szachtar koniec świata. Okaże się, że ma dwóch czarnoskórych skrzydłowych o bardzo długich nazwiskach i to będzie za dużo na tę defensywę. No to jest prawda. To jest znany schemat. I nie ma co się oszukiwać generalnie, że tak to wygląda, dlatego że fajnie, że przywołałeś tutaj na przykład mecz z Wisłą Płock. No 5-2 wynik. Tak, 5-2. Taki typowy dla Legii. No, Legia z ŁKS-em wygrała 3-2. No, no kurczę. Z ŁKS-em. Zespół pierwszoligowy. No, absolutnie nie chcę tutaj cisnąć po swoich ulubieńcach, ale no, mistrz Polski nie powinien sobie pozwalać na to, że ŁKS strzela 2 gole i jeszcze ma 200% ŁKS. Futbol jest grą błędów, no ale Legia to już przesadza. To jakby sprawdzić te gole, znowu można zrobić analizę, gole przeciw Legii, ile z nich jest po tym, że świetnie zagrał rywal, ile jest po jakimś takim mikrobłędzie, nie wiem, ustawienie, coś podobnego, no coś, co jesteś w stanie wybaczalny, a ile po prostu koszmarnych klopsach, bo jak ja sobie przypominam, no to jest tego sporo. Faktycznie, jest tego sporo. Jakiś, na przykład ten rzut karny, którego sprokurował ostatnio Jędrzejczyk, tak? Wiesz, jestem sobie w stanie wyobrazić, wiesz, jest trudna sytuacja, narzucone szybkie tempo gry i rzeczywiście Jędrzejczyk gdzieś tam walcząc z rywalem ściąga go do dołu, jest jakaś kontrowersyjna sytuacja, tak? Ale to była laga w pole karne. Po prostu laga, wstrzelenie spod linii bocznej i to z 30 metra. Czy tam była potrzeba w ten sposób zarzucać się na rywala? No nie, no to jest po prostu prezent taki. Tak Legia jeździ po Polsce i rozdaje prezenty. Czasem i tak wygra, ale tych prezentów jest mnóstwo. A tej obrony, no już nie wiem, czy zdążysz przykryć w jakikolwiek sposób. Przyjdą puchary, musisz sprowadzić zawodników. Pytanie, czy masz na to kasę. I pytanie, czy zdążysz ich w ogóle zgrać, zmontować w tym zespole. No to jest właśnie taki odwieczny problem, nie tylko Legii. Bo tak sobie mówisz zimą, no to jest moment, żeby się wzmocnić. Oni przez wiosnę się zgrają i na lato będą, na lato będą ekipą. No ale zimą, no to trudny rynek, drodzy piłkarze, no w sumie to pieniędzy tak nie za wiele. To może latem byśmy zrobili wzmocnienie. No i przystępujesz do ligi właśnie z takim tercetem stoperów, kuzynów. Mhm. Potem latem przebudowujesz defensywę i okazuje się, że ona na najważniejszy mecz dla klubu, czyli mecz europejskich pucharów o awans do kolejnej rundy, przystępuje tak, że nie wie, co się dzieje. I robi się wtedy duży problem i robi się kolejna wyrwa budżetowa oczywiście, bo w europejskich pucharach nie grasz, dlatego że nie miałeś piłkarzy. No ale myślisz sobie, spoko, zimą przebuduję, na lato będzie jak znalazł. No i tak trwa sobie ten cykl. To teraz możemy płynnie przejść do obsok. A nie, jeszcze zagadka będzie po drodze. Czy jeszcze chcesz coś o Legii dodać? Czy chcesz coś dodać o Legii? Ale będzie mistrzem Polski? Jest faworytem do tego, ponieważ ktokolwiek łapie formę i zajmuje miejsce lidera, to za chwilę się bardzo tym stresuje, jest taki przejęty i troszeczkę się ta forma wysypuje. Legia no po prostu... No to gdzie? Czy zajmuje drugie miejsce, czy zajmuje pierwsze miejsce? A inni się bardzo tym przejmują. Są wtedy bardzo zestresowani. Ciekawe, że to jest... A stres nie pomaga w pracy. Ciekawe, czy to jest kwestia mentalności faktycznie, bo to... Pewnie nie, bo my przesadzamy z tą mentalnością. Wszystko zaraz sprowadzamy do mentalności, a to taki jednak prosty, się gra w piłkę. Proste uzasadnienie, tak mi się wydaje, że no, droga to... na skróty. Ale coś w tym musi być, skoro wiesz, to nie jest tak, że po raz pierwszy się zdarza taka sytuacja. Tylko no, nawet Pawka Paczul zauważył, że to jest regularnie. Że jak się ktoś zaczyna
za mocno tam się ścigać w górze tabeli. Jakaś Lechia Gdańsk na przykład w jednym sezonie, jakaś Jagiellonia w którymś sezonie. Jakiś Piast Gliwice. No Piast Gliwice jest wyjątkiem od tej teorii, ale Paweł to wytłumaczył, że Piast nie był faworytem wówczas. I wyskoczył na samym finiszu. Tak, że wtedy finiszował po prostu. On już nie miał kiedy się tym przejąć, bo już zdobył mistrzostwo. I nie wiem, czy to nie jest dobra wiadomość dla kibiców Rakowa Częstochowa. Bo Raków już taki skreślony, że już napuchnęli, już koniec, teraz to czwarte miejsce. No już wracamy do pompowania Rakowa teraz. Nie. Chodzi mi odwrotnie, że właśnie my go nie pompujemy, więc oni sobie czytają, że już nas skreślili, to spoko. Gości w ich duchach spokój. Na Murawie to się przekłada na lepszą grę i oni pyk i na finiszu mogą coś zdziałać. Duetem napastników Gutkowskis Arak. Nie przekonuje mnie to faktycznie, ale Legia będzie mistrzem, bo nikt inny nie chce. Znaczy chce, ale nie potrafi. Takie jest moje zdanie. Postaram się uniknąć tak zdecydowanych tez. Powiem, że jest faworytem, choć to będzie dużo szalonych meczów, takich, po których będą kibicom zgrzytać zęby. I to będzie, nawet jeśli zdobędą mistrzostwo, to będzie absolutnie bez jakiejkolwiek wiary, że te puchary, że są solidne podstawy pod to, że te puchary nie skończą się jakąś kompromitacją. Ładna puenta, ładna. Chociaż taka nie sympatyczna dla kibiców. To jest taka puenta w stylu coś powiedziałem, ale jest też ale. Wszyscy są zadowoleni. Tak, to prawda. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem przy Legii zaznaczyć, bo mi się to tak nasunęło, że Legia faktycznie była dominatorem Pucharu Polski przez lata. I nastukali tych zwycięstw tam od groma, chyba 19 albo coś koło tego. Finałów to jeszcze więcej. Jest to liczba powyżej 20. No a teraz od 3 lat przycięci. I Szymon Janczyk fajnie wczoraj wyliczył, że to już jest trzeci sezon, gdzie oni nie to, że gdzieś tam odpadają na dalekich fazach, tylko na pierwszym ekstraklasowym rywalu się wykładają. I nie, że nie wygrali meczu, bo jedyne zwycięstwo pucharowe nad rywalem z tej samej ligi to było właśnie nad Piastem chyba 3 lata temu, ale też po karnych. Czyli w regulaminowym, tym w 90 minutach, czy nawet 120 minutach się nie zdążyli obrobić. Tylko musimy pamiętać, że to był Piast Gliwice Waldemara Fornalika w Warszawie, czyli wiesz, w tym momencie, od jakiegoś czasu Waldemar Fornalik przygotowuje się na wszystkie mecze bardzo drobiazgowo, spina się, ale jak ma grać z Legią Warszawa, to jest tydzień wolnego, on jedzie odwiedzić swoich znajomych, bo wie, że tutaj ma już plan gotowy od dawna, tylko wyciąga go ze starego skoroszytu, kładzie, dziękuję bardzo, zwycięstwo. Tak, to jest fakt, że jeśli miałbyś wskazać takie najmocniejsze drużyny w historii, no wiadomo, Golden State Warriors, Chicago Bulls, Detroit Red Wings z NHL, Holandia czasów futbolu totalnego, chociaż nie, oni nic nie wygrali, to nie. Niemcy, co Brazylię tak roztrzaskali. Niemcy, ale nie podczas... Nie, broń Boże. No i Piast przy Łazienkowskim. Tak, zdecydowanie. I myślę, że szansa jest na... Obejrzałbym mecz Piast przy Łazienkowskiej kontra Chicago Bulls ostatniego sezonu Jordana. To byłby ciekawy mecz. Kto by wygrał? Na remis by się ułożył. Jordan. I w siatkę grają. Ciekawy pomysł. Dobra, tyle o Legii. Już więcej nie mówię. Ale mam dzisiaj zagadki. Melodia. Zapomniałem o melodii. Zagraj coś na... O. I... Brakło cytryn w poprzednim kadrze. To było niedopuszczalne. To było niedopuszczalne, bo kiedyś ktoś nam powiedział, żebyśmy skrzyneczkę wyrzucili z kadru, bo jest irytująca, a my chcieliśmy zaznaczyć, że skrzyneczka to była zanim my przyszliśmy i zostanie tutaj. Więc jak my już w ramach rekompensaty Kuba w którymś programie przez cały pierwszy segment rozmowy, czyli takie pół godziny, będzie tylko skrzyneczka i nas nie będzie. No myślę, że to byłby... Niestety oglądalność skoczy. No właśnie tak, właśnie o tym pomyślałem, że to byłby ciekawszy. Wiesz, przegrać z kimś takim, to nie jest... To jak wygrać. Tak. Zagadki dotyczą dwóch klubów, jednego pierwszoligowego, jednego ekstraklasowego. Zacznijmy od pierwszej ligi, bo jest jej mało u nas w programie. Tak, to prawda. Poza tym, co ja zawsze wtrącam, ale to inny klub, to nie chodzi tym razem o ten klub. Z myślą, się nie wtrącasz pierwszej ligi, tylko wielkich sukcesów. Tak, zazwyczaj to chodzi o Manchester United, zawsze. I zawsze się do tego okresu odwołuję. Natomiast zagadka dotyczy zespołu Stomil Olsztyn, a konkretnie napastnika, który niestety rozwiązał kontrakt ze Stomilem. Tak. W sumie mógłbym na tym poprzestać, zapytać, co to za napastnik, ale nie wiem. Ale ja wiem. Właśnie moglibyśmy się podzielić, że ja powiem imię, ty nazwisko, bo to tylko pamiętaj, że odpowiednie akcentowanie. Ale to musisz, wiesz, z pełnym zaśpiewem, zaprezentujmy go tak, jak prezentuje się jakąś gwiazdę. A to czekaj, to musi być tak, że musisz też mieć taką pozycję jak on. Nikita Kowalonoks. Nikita Kowalonoks.
Nie będzie już piłkarzem stumiloczny. Nie będzie już. Fenomen społeczny. Fenomen społeczny. 6 meczów. 5 rozegranych w lidze. 1 w Pucharze Polski. Nie powiem ile. Nie, no powiem ile goli. 1 gol w Pucharze Polski. No, powtarzalność tak sukcesów przez lata. Że on trafił tego gola. Tak, też jestem zdziwiony, bo kiedy występował w tych meczach, które my obserwowaliśmy, a tak się składa, że jako prowadzący audycję o łódzkim futbolu oglądaliśmy go przede wszystkim w meczach z łódzkimi drużynami, to wyglądał jak tak jak się nazywał, tak wygląda. Znaczy, a nie uważasz, że Nikita Kowalonok to jest trochę zaprzeczenie tej naszej tezy, że takie, wiesz, wyraziste nazwisko? Tak. Czy on od razu ci brzmi jak ktoś, kto nie potrafi grać w piłkę, tak jak na przykład, nie wiem, Leszek Milewski, no to wiesz, że na pewno nie będzie dobrze grał w piłkę. Wiesz co, właśnie on brzmi, on Nikita, ma sportowe, on Nikita, ma bardzo sportowe imię i nazwisko, ale nie do piłki nożnej, tylko właśnie do MMA na przykład. Wyobrażasz sobie, jaki szacunek by wzbudzał? Nikita Kowalonok w oktagonie? Skoro przy nazwiskach, to wiesz, że jest napastnik, polski piłkarz, który nazywa się Nathaniel Wybraniec. Ja bardzo żałuję, że Nathaniel Wybraniec nie jest na tyle dobry, żeby grać w reprezentacji Polski. Wyobraź sobie, że reprezentację Polski do sukcesu prowadzi Nathaniel Wybraniec. No to byś inaczej wyglądał. Chrystianizm wraca, tak? Dziady. Jakaś wspaniała narracja. Nathaniel Wybraniec, mam nadzieję, że jeszcze wystrzeli, trafi i będzie kwiat. To byłoby wspaniałe. Trzymamy kciuki zdecydowanie za Wybrańca. Ale Nikita, tak jak wspomniałem, ma odpowiednie nazwisko do sportu, ale nie do tego sportu. I ma odpowiednią posturę do sportu, ale też nie do tego sportu. I ma odpowiedni taki zakres ruchów do sportu, ale też nie do tego sportu. Powiedz w sumie, dlaczego tak Nikitą Kowalonoksem się cię zaintrygował? To jest najgorszy napastnik, jakiego widziałeś? Jest w top 2. No w top 3. Ale nie przypomnę sobie tych dwóch. Po prostu się zabezpieczył. Olega Salenkę w momencie, gdy już przyszedł do Pogoni Szczecin. Te 15 minut, które faktycznie wszedł na boisko, choć on już nie trenował, nie interesował się niczym, a jednak wszedł na boisko. To był wspaniały popis. Czy Nikita, tak pozwolę sobie na spoufalanie, bo no, znam go już od dawna. No, pół roku. Jesteście na Nikuś, Niki, śledzę. Jak to jest? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, czy z ksywki? Mam nadzieję, że będę... Kowalo. Kowal. No właśnie tak Kowala trochę w ruchach przypomina, tylko tego Kowala nie 9-7, tylko takiego Kowala 2020 mniej więcej. Myślę, że Kowal z KTS-u i tak więcej. No, grał oszczędnie zarządzał siłami, a Kowalonok po prostu biega. No właśnie i biega tak... No biega tak jak biega. No szkoda generalnie, bo ja staram się nie nastawiać na piłkarzy poszczególnych jakoś tak negatywnie, natomiast nie potrafiłem znaleźć przyczyny, dla której Nikita Kowalonok otrzymał szansę w pierwszej lidze, bo był zawodnikiem, który po prostu do tego poziomu nie dojeżdżał. I sugerujesz, że tam nie było bardzo intensywnego scoutingu przy Nikicie Kowalonoksie, rozmów z jego rodzicami, rozmów z byłymi dyrektorami sportowymi, 14 wykresów instatno. Czy może, wiesz co, może pasował do takiego profilu zawodnika, którego Stomil wówczas poszukiwał, że to jest kitka. Gość, który fajnie brzmi, ma kitkę, jak Zlatan. Trochę też chyba wzrostowo, także taki Zlatan, tylko minus umiejętności piłkarskie. Minus prawie cały Zlatan. Tak, no ale to jest też zarzut do ludzi, którzy pozwolili na ściągnięcie Nikity Kowalonoksa do Stomilu Olsztyn. Ukazał się kiedyś taki bardzo długi, rozliczający tekst Sylwestra Czereszewskiego, że okazało się, że dość dużą uwagę przykuwał do rynku holenderskiego i sam Czereszewski też w wywiadzie dla Weszło powiedział, że odbywało się to tak, że był na obozie ze swoją akademią w Holandii, no i na boisku obok grały jakieś tam ligi, takie holenderskie jakieś tam, szóstki czy coś takiego. No i że tam biegał właśnie jakiś jeden gościu, no i wyglądał w miarę, no to go podesłał na testy do Stomilu, no okazało się, że kurczę, no topowy piłkarz, nie pamiętam już nazwiska, chyba nic nie zagrał w końcu w Olsztynie. No i takich piłkarzy trafiło paru. Kiedy to wszystko wyszło na jaw, że ci piłkarze są ściągani, tak trochę na chybił trafił, można powiedzieć. Jeszcze Karolina w Stomilu. Też taki obrońca, taki... On akurat nie był taki najgorszy. No nie był najgorszy, ale taki masywny. Bo ja, tak, nie wiem, tak ściągali chyba po kilogramy tych chłopaków. No ale... Dziwnie to... Znaczy to po prostu...
ciekawe podczas audycji, jak słuchałeś tego meczu z kimś, kto nie interesuje się nie tylko piłką nożną, ale również pierwszą ligą i nawet 100 mile może się nie interesuje i słyszał, że Karolina przy piłce. To tylko widziałem reakcję osób postronnych, które reagowały. Co? Karolina, to już? Ta, już teraz? Ta. Te parytety? No i natomiast skończyło się to tak, cała historia, że Czereszewski już w Stomilu nie pracuje, ale nie jest tak, że na Pomorzu, no nie na Pomorzu, gdzie? Na Warmii i Mazurach, że go nie ma, bo jest jego duch. Jest duch jego myśli dyrektora sportowego. Huragan Morung. Jest to drużyna chyba trzecioligowa. Wymienię ci transfery, jakie oni przeprowadzili i całe szczęście, że holenderskie nazwiska są charakterystyczne, bo nie musiałem sprawdzać za bardzo narodowości. Heremza, Niall Raben, Mitchell Denuyer, Alfred Boateng Mensah, to warto. Dobre. Dwa nazwiska. Sean Ertz i Yuri Rosbum. Mam zgadnąć, który nie istnieje? Nie, właśnie wszyscy istnieją. Wszyscy istnieją. To bym nie zgadł tego. To jest okienko transferowe Huraganu Morung. Tak to właśnie wygląda, a zagadka jest inna. Ile punktów zdobył Stomiloczny w meczach, w których wystąpił Nikita Kovalonoks? Dla ułatwienia, zwycięstwo pucharowe traktują jako 3 punkty. 0, 1, 4, 6. 1. A, cię mam. 4. 4 łzy. 4. Udało im się zwyciężyć mecz, w którym Nikita Kovalonoks pojawił się na boisku w 85 minucie. I tam były 3 punkty i oprócz tego remis bezbramkowy z GKS-em Tychy. Także to no, narzekamy, a Kovalonoks wcale takiego złego wyniku punktowego nie ma. Ale Kuba, wszyscy zapomną o Kovalonoksie już po tym programie. My będziemy go trymać w naszych sercach. Zawsze. No, pamięć zawsze. O tym zawodniku. Zawsze, absolutnie. Musi pozostać. Łotysz z doświadczeniem w lidze holenderskiej. To jest taki zawsze transfer, który zapada w pamięć. Mhm. Przejdźmy może do tego Lecha, bo naprawdę. No to moja zagadka, Jakubie. Odnośnie Gablot. Kto z tego grona ma najbardziej efektowną gablotę? To będzie łatwa zagadka. Chyba, że wybierasz wariant trudniejszy, jesteś, czy kusisz dawaj, się. Ten trudniejszy. No to musisz, jak mam polec, to wiesz. Uszeregować tych zawodników pod względem, te różne podmioty, pod względem liczby, kto najwięcej trofeów, tak? Mogą być remisy. Milionerzy takie, trofea. Kto ma najwięcej? Traktujemy trofeum Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. No wiadomo, że mistrzostwo jest ważniejsze, ale tutaj idę na skrót. Jeden do jednego, tak jako liczba rzeczy, które wsadziłeś do gabloty, a które są faktycznie trofeami, a nie wiem, czy starymi gaciami, tak? Mhm. Cytując klasyków. Tadeusz Socha, Lech Poznań, Daniel Brud, Karsten Ajong. Tadeusz Socha wygrywa. Tak. To jest, przyznajmy, że Tadeusz Socha jest takim specjalistą. Kolekcjoner. Tak. To jest gość, który naprawdę CV ma piękne, jeśli chodzi o tytuły. Dalej. Był taki koszykarz w NBA, David Scalabrine chyba. I on miał taką Brian Scalabrine, tak? Chyba tak. On miał tę umiejętność, że trafiał do różnych drużyn, które akurat osiągały sukcesy i tam odgrywał absolutnie marginalne role, ale pierścieni to miał cały wianuszek, nie? Zna takiego człowieka. Ja na weszło. Tak? Przyszedłem do dobrej ekipy. Natomiast drugie miejsce wydaje mi się, że Daniel Brud. Wisła Kraków jednak. No. A i remisowo z... To jeszcze... No? Z Lechem remisowo. Jeszcze masz Karsten Ajong? No, Ajong ma chyba tylko tytuł, nie? Czy coś ma jeszcze? To jeszcze dorzucam Wahana Gawriana, bo lubisz go. Wahan. To może być podpowiedź. Potraktuj to jako podpowiedź. Wahan Bałciarz. No Wahan. Z pięciu wybierasz w takim układzie. Jest Tadeusz Socha, a później jest Lech, Karsten Ajong, Daniel Brud i Wahan Gawrian. Dobra, to Wahan, Brud i Ajong i Lech na ostatnim. Nie, jest remis między nimi wszystkimi. Remis, mają po jedną rzecz włożyli do gablot. Brud, kurczę, no. Gevorian, Ajong, Lech Poznań. A liczyłeś super puchary? Nie, super pucharów nie liczę. Pewnie policzyłem, bo to troszkę, no wiesz... No nie, no wiem. Chciałbym potraktować super puchar bardzo poważnie. Był fajnymi zawodami, gdy Zeigbo strzelał Wizewowi Łódź bramkę z przewrotki. Ale gdy trener klubu biorącego udział w Superpucharze nawet nie pojawia się na tym meczu, bo ma inny ważniejszy mecz, no to wiesz, to tak ciężko no nie, traktować to ultra poważnie. Nie, no to prawda. No ale okej, czyli byłem blisko, trzeba to podkreślić. Przede wszystkim odpowiedziałem, że Socha jest najbardziej zdecydowany. Tak. Myślałem, że Wanik ma
jeszcze coś więcej. Ma w 2010 z Jagiellonią i ma też ten super puchar, no ale liczę jakby od 2011, tak? O właśnie, chyba nie wspomniałem w ogóle o widełkach, tak? No bo nie wspomniałeś o widełkach, no tak, bo ja też sobie swobodnie, przecież Lech kiedyś... Sezon 10-11. Lech jakieś mistrzostwo miał kiedyś, no tak, faktycznie tak, nie tak, pomyślałem. No a to jakby... wysoko wyceniłeś Lecha, skoro cała historia Lecha Poznań, cała historia Daniela Bruda, tak? No tak, została mocno wahałeś. No. Nie, no nie, faktycznie, ostatnie dekady, no mogłem się dowiedzieć. Znaczy nie, chyba ostatnie 10 sezonów. Chyba uznałem to za oczywiste, że no jednak Lech... Mówimy o ostatniej dekadzie. Tak. Wanik wcześniej miał chyba w Płocku, nie? Jakieś? A potem jeszcze miał... Miał całkiem sporo tych zdrowych. Zawiszą też chyba awans do Ekstraklasy. Słuchaj, Dariusz Romuzga mi mówił, że Wanik był talentem na miarę Irka Jelenia. Fizycznie koń zjadał wszystkich, a do tego miał być może nawet więcej umiejętności czysto piłkarskich niż Irek. Szkoda Wahana, bo to taki fajny herbatnik był, ale no przynajmniej się mijamy teraz, bo on tylko o mnie pracuje. Tak? Tak? To co robi? Na rynku handluje. Cały czas. Tak. No cóż, także się to nie jest. Czasem się to jest mijamy. Uczciwy zawód. To coś prawda. Znaczy, wiesz, no uczciwy, nie no uczciwy w sumie. Znaczy, a co tam robi? Co sprzedaje? Dżinsy czy? Nie wiem. Okej. Okay. Usta, wiem, oczy widzą, usta milczą i tak dalej. Okay. Stop konfidentom. Nie będę mówił, ale nie, no nie, chyba nic nielegalnego. Znaczy nic takiego, co by było społecznie szkodliwe. Okej, okay. To bardzo ładnie powiedziane. Można podyskutować, co jest społecznie szkodliwe, nieszkodliwe. Zostawiamy tutaj duże pole do tego, żeby Wahan miał czyste papcie. To prawda. Natomiast chciałem ci wspomnieć, że z Zawiszą to w ogóle wtedy był fajny czas, bo... Ale nie, no może... Bernardo Vasconcelos? No kurczę, Herbulon. Bardzo fajni goście. I właśnie chciałem... Iwan Majewski. Dobrym tropem poszedłeś, bo chciałem o tych obcokrajowcach tak zagaić, bo to okay. Będzie temat drugiej części naszego programu, że Zawisza to był klub, gdzie faktycznie sporo było tych takich obcokrajowców, no dosyć sporej jakości. I oni nawet w Ekstraklasie już jakieś tam wyniki robili. Oni chyba do górnej ósemki. Ale później było też dużo obcokrajowców, którzy nie mieli jakości. Tak. Taka i nie wiem, czy to się nie zbiegło z tym, kiedy Radosław Osoł zaczął trochę się zachowywać. Też ostatnie pytanie o Lecha, bo tak powiedzieliśmy. Tak. Czy jesteś zaskoczony, że odpadli z Rakowem? Tak. Tak, ja jestem permanentnie zaskoczony tym, że Lech jest taki słaby. No. Ale to w takim pozytywnym sensie, ty jesteś zaskoczony życiem. Tak, w pozytywny sposób. To jest droga, ścieżka ku radości. Tak? Tak, to jest ścieżka ku radości, bo ja nawet się spodziewam, że Lech jeszcze się w lidze odbuduje i oczywiście się tak nie stanie pewnie, ale no, na razie jeszcze wierzę. A ten mecz mnie zaskoczył z tego względu, że no, inaczej się umawialiśmy z Dariuszem Żurawem. Dariusz Żuraw mówił, że jedno zwycięstwo wystarczy. I pójdzie. A tu były nie jedno, ale dwa zwycięstwa i nie poszło. Wiesz co, ja się zastanawiam, bo Lech zamykał te treningi podczas obozów, tak? Nie można było tam dotrzeć, jakieś tajne plany były wykonywane. Bóg jeden wie, co tam było wykonywane. I teraz te zamknięte treningi, ta wielka tajemnica przełożyła się na co? Ja nie wiem, może po prostu tam nie było jakichś szalonych treningów, tylko oni, wiesz, wyciągali karty, odpalili grilla, Dariusz Żuraw odpalał sobie, wiesz, GTA 3 albo Vice City. Myślę, że Dariusz Żuraw jest bardziej taki, wiesz, że Vice City. Klasyka. Jednak to. No, to chyba jest jedyne wytłumaczenie, no bo jeśli oni przygotowywali taki plan, no to nie wiem, nie? Nie, no słabo to wygląda, jeśli chodzi o... A wiesz co, podobało mi się to i to akurat jest temat, który wczoraj Przemkowi Michalakowi podpowiedziałem i tym razem nie wtopiłem, nie tak jak z Szabanowem, że puchacz jest takim barometrem nastroju w tym Poznaniu. I jak spojrzysz na niego, to on w pewnym momencie wychodzi taki wyrzuzowany, butny, wiesz, tutaj Wieniawiec komentuje, tutaj ten, w kanale sportowym się pośmieje, pożartuje z chłopakami, bo jest luzik i tak dalej. No a teraz widać, że on jest tak samo sfrustrowany jak cała reszta. Tymoteusz Puchacz tak się postarzał przez ostatnie kilka miesięcy, że już właściwie nie wiem, czy go sprzeda, bo już nie jest młodym Polakiem, tylko tak. Jak na tych memach, gdzie wiesz, nie, granie w Lechu Poznań nie jest stresujące. Tak. Tymoteusz Puchacz. Puchacz, tak jest. Puchacz twoim zdaniem dał takie wotum nieufności trochę? Czy doszukujemy się znowu za wiele u wypowiedzi Puchacza? Że graliśmy słabiej, byliśmy gorsi taktycznie, byliśmy gorsi piłkarsko pod każdym względem. Chyba jest gadatliwy po prostu. Nie wiem, czy to był taki przemyślany atak. To nie przemyślany atak, ale mógł coś zdradzać. Tak? Właśnie tak. Podświadome tak, nawet. Tak, bardzo nastroje szatni w końcu. Że jakbyś go zapytał, no czy Żuraw wykonał dobrą robotę, to by ci odpowiedział, że i to szczerze. Nie, że nie szczerze, tylko szczerze by ci odpowiedział, że dobrze, tak, fajną robotę. Ale jak go złapałeś na takim wykroku, to on powiedział, że no taktycznie to Raków lepiej wygląda. Co nie było wielkim osiągnięciem, bo Lech wygląda źle. No, tak jak wygląda.
Kuba, słyszałem, że napisałeś dobry tekst. Ja słyszałem, choć że... byłem ci kulą u nogi. Słyszałem, że ty napisałeś dobry tekst. Tak, plotki pomówienia, nie słuchaj. Nie, to był dobry tekst, obiektywnie. Napisaliśmy wspólnie dobry tekst. Tak zrobiliśmy. Bo odważnie. Bo w Leszek zrobił... Ten program skrzy się od kontrowersji. Tak, to prawda. Dzisiaj naprawdę tak szarpiemy na krawędzi. Nie wiem, czy nam nie dadzą bana. Pamiętam, że krytykowaliśmy Legię, porównując ją do Chelsea. Tak. To ten tekst był takim... Ja mówiłem, że Mladenowicz Lukinias to no, ostro jedzie. Ostro. Albo że Lech wygląda słabo. Kurde, no. Padły tak mocne słowa, że będziemy musieli to wypikać, wrócić. Jak ten, na Twitterze, jak jest to oznaczenie, że tak, no ta informacja może nie być prawdziwa, jak Trumpowi tam oznaczali w kampanii, to tutaj tak może, że no tutaj te opinie w programie nie są do końca prawdziwe, ale nie, no nie ma kontrowersji. Ten tekst był dobry i ja to mówię z całą świadomością i z całą skromnością, która zazwyczaj każe określać moje teksty mianem takich, no nic szczególnego. Ten tekst był dobry, bo zawierał dużo ciekawych informacji na temat... To była kontrowersyjna teza. Tak, to były ciekawe informacje. To jest moja kontrowersyjna teza na temat obcokrajowców i Polaków w polskiej piłce. Od takiej strony dyrektorów sportowych, menedżerów, ludzi ze środowiska, którzy wprost albo mniej wprost mówili nam o tym, dlaczego młody Polak to jest taki... drogi, a stary Słowak jest taki tani. Niekoniecznie to jest młody Polak, bo pytałem ogólnie też. No tak, że ogólnie Polak to jest piłkarz dosyć drogi, a często też to jest piłkarz taki, który no nie posiada jakichś wybitnych umiejętności piłkarskich. Co cię tam zszokowało, jak słuchałeś tych rozmówców, czy czytałeś, słuchałeś? Wiesz co, pozwolę sobie powiedzieć, że bardziej mnie zszokowała moja część tekstu, dlatego że mnie absolutnie ubodło to, jak to działa na takiej zasadzie, jak jest ten mem taki pandemiczny z tym takim domino szybko rosnącym, że gość je nietoperza w Wuhan, Polak nie może wyjść do lasu, nie? I tam się przewracają. To tutaj masz tak, że 14-latek na deklaracji gry amatora nie może przejść za klasy do piątej ligi, a na końcu masz, że Krakowia musi Wdowiaka trzymać na kontrakcie. Ten ciąg jest taki trudny do odgadnięcia, ale on moim zdaniem istnieje, bo patologia zaczyna się na samym dole, kiedy właśnie klub A-klasowy wiąże swojego 17-latka deklaracją gry amatora i za przejście do czwartej ligi żąda od niego, nie wiem, tam 20 tysięcy złotych. I wówczas najczęściej rodzice, czy rodzice do spółki z menedżerem muszą się zrzucić i zapłacić temu A-klasowcowi te 20 koła, żeby piłkarz tylko mógł się dalej rozwijać. I oczywiście czwartoligowiec, który został tak haniebnie potraktowany, że musi zainwestować w młodego zawodnika dosyć sporą gotówkę, jak na czwartą ligę, no to kiedy przychodzi trzecioligowiec, to mówi, no panowie, no, mamy swoje potrzeby, my trochę potrzebujemy pieniążków, potrzebujemy troszeczkę funduszy, więc tego naszego tutaj gościa, to on ma 18 lat, to tak, no, to będzie 6 cyfr na kwocie transferowej. No i trzecioligowiec się łapie za głowę oczywiście, zbija tę cenę ile może, no ale kiedy do trzecioligowca się udaje pierwszoligowiec, no to on sobie to odbija. No i tak samo jest potem z pierwszej ligi Ekstraklasy i ta patologia malutka gdzieś na dole, gdzie piłkarze zaczynają być mocno przepłacani właśnie z uwagi na to, że stanowią jakieś, mają jakiś potencjał, mają pole do rozwoju, no się potęguje z ligi na ligę. To jest ciekawe, bo jakby mówi się dosyć lekko o przepłacaniu w Ekstraklasie, ale gdy okazuje się, że to jest ciąg gdzieś od najniższych lig, to robi się zastanawiające. Dosyć mocno. Natomiast to przepłacono gdzieś o klasę, okręgówka, to już jest intrygujące. Natomiast optymiści zaznaczają, i nawet nasi rozmówcy też byli w tej grupie, że zmienia się podejście. Że coraz więcej jest takich klubów, na przykład w czwartej lidze, które chętnie oddają swoich zawodników za darmo, nawet tak? bez pobierania kwoty za ekwiwalent. Okay. Za to z obietnicą procentu z kolejnej transakcji. Słusznie. I dzieje się tak dlatego, że oni są świadomi, że ta kolejna transakcja będzie. Że to nie jest tak, że oddajesz swojego gościa na no, to jest wiesz, co będzie. Wiesz, pewno to jest tylko śmierć. Nie dziwi mnie, że tak postrzegasz, że nie jesteś tutaj optymistą, jeśli chodzi o oddawanie tych piłkarzy. No ale generalnie, że nawet jeśli to będzie niewielka transakcja, że oddajesz z czwartej ligi do trzeciej i on potem idzie poziomo w trzeciej lidze, no to jakiś tam procent ci mimo wszystko wpada, a oddasz takich 8, jeden wystarczy, że się przebije gdzieś wyżej, no i ta kwota już nie jest taka jak ekwiwalent za wyszkolenie, czyli 20 tysięcy, tylko to jest już procent z jakiejś tam kwoty takiej bardziej sympatycznej. Ja w tekście tego nie wspominałem, ale w Zbąszynku byłem. Byłeś w Zbąszynku? To ciągle gdzieś masz jakieś ciekawe podróże, jak nie był Chatów, to Zbąszynek. Tak, i w Zbąszynku jest taki klub właśnie, gdzie Kamil Józiak się wychował.
I oni oddają właśnie takich młodych piłkarzy za bezcen, ale potem jak Kamil Jóźwiak się do jakiegoś derby na przykład przyniesie, no to spływa gotówka taka już, że można się bawić. Z Bonszynek kupić. Tak. No i oni właśnie powiedzieli, że nie mają zamiaru kupować z Bonszynka jeszcze, bo czekają jeszcze na parę innych takich transferów i wtedy sobie kupią całe województwo. Kupią całą Polskę? Tak. Perspektywy? Ale teraz oddali do Rakowa bramkarza na przykład i na takich samych zasadach oddali, że słuchajcie, bierzcie sobie gościa, on się rozwinie wtedy, sobie pogra, a może odejdzie za parę lat i będziemy mieć z tego fajny zysk. Ten potencjał polskich, w ogóle potencjał piłkarzy, jakim dzisiaj się handluje w dużej mierze nieumiejętnościami, trochę mi się kojarzy z jakąś wręcz, nie powiem, że spekulacją, ale jakimś takim, wiesz, Bitcoin wypalił, ale jakąś tą walutą, no trochę tak Bitcoinem, tak? Tak, tak. Będzie z tego ufund, nic się nie bój, będzie dobry proces. Gdzieś to idzie, no to idzie, ale to już tak nie, ten potencjał nie jest ufundowany na czymś takim twardym przemy w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale można za tym znakomite pieniądze zarobić. Jak w piramidzie finansowej, wszystko idzie dobrze do momentu, kiedy któryś klub powie, ty, ale on w piłkę nie umie grać. Moi rodzice kiedyś handlowali MWA-em w latach 90. No i co? Kupili sobie coś za to? Nie. Szkoda. Po prostu byli tymi, którzy wierzą i przejeżdżają się na tym, a zarobił na nim ktoś. Tak to mniej więcej było. No tak, to nie dziwi mnie teraz ta postawa życiowa. No to nie zrujnowało nas to, spokojnie. Po prostu ciekawostka, że to ludzie się łapali, tak? No wiesz, że jak pisze do ciebie ktoś, kogo znałeś ostatnio 12 lat temu, to pewnie właśnie jakiś wszedł jakąś piramidę i ma dla ciebie niesamowitą propozycję. A wiesz co? Wiadomości na Facebooku czasem tak, wiesz. Siema Leszek, co tam słychać? Słuchaj, bo jestem w takiej firmie i mógłbyś mi pomóc z tym. Miałem taki raz. Kurczę, nie wiem czy... Może byś chciał, obietnica, wiesz, super zarobków. Powiem o tym. Powiedz. Wiesz, kto mnie chciał wciągnąć w to? No. Paweł Drumlak. Paweł Drumlak chciał cię wciągnąć w piramidę finansową. Słuchaj, zmieniamy plan. Zmieniamy plan programu. Musimy od tego zacząć. Nie piramidę finansową, ale wiesz co, to był taki okres, jak ja zaczynałem przygodę swoją z piórem, tak powiem, z piórem, chociaż mam długopis i klawiaturą piszę. Ale no, zaczynałem przygodę z piórem. Paweł Drumlak miał taki mały portal z pierwszej piłki. On go założył jako człowiek, który tam no, miał jakąś gotówkę na inwestycje. No i założył ten portal. On miał się boksować z Weszło, oczywiście okazało się to niemożliwe, mimo że był to czas jeszcze, kiedy Weszło pracowały ze 4 osoby. No i się po jakimś czasie ten portal zwinął. No i po pół roku, kiedy ja już się przeniosłem w inne miejsce, już chyba nawet moje teksty się ukazywały też na Weszło, byłem dzielnym studentem, to Paweł Drumlak się do mnie odezwał, że no, portal nie wypalił, ale jest inna opcja, fajna, nawet taka sympatyczna, wśród kibiców można było ją, bo kojarzył mnie jako kibica. No i okazało się, że chodzi o te perfumy właśnie, które wtedy były modne. Żebyś sprzedawał perfumy, tak? No tak. I procent z tego będzie miał Paweł Drumlak. Tak, ale jak ja kogoś namówię następnego, to wtedy ja będę miał z niego. To brzmi obiecująco, bo jak namówisz dużo osób, a one namówią kolejne, tak, to nic nie będziesz robił, tak, a będziesz miał dobre pieniądze. Tak, widzę, że się spotykałeś z takimi osobami. Kurczę, masz numer do Pawła Drumlaka? Nie, myślę, że chyba się z tego wymiksował, bo on potem w Stowarzyszeniu Piłkarzy działał dosyć mocno i generalnie Paweł jest ogarniętym gościem, a natomiast to był czas, kiedy jeszcze nie było to tak oczywiste, że to jest skandal totalny. No. No i dlatego podejrzewam, że w dobrej wierze chciał w tym podziałać i też stworzyć okazję do zarobku ludziom, których znał, czyli między innymi mnie. Chyba. Wrócę jeszcze do obcokrajowców, tego tematu, do którego wyszliśmy, tak, bo tam jest tak naprawdę wyjaśnienie tej sytuacji ekstraklasowej, które trochę więcej ja akurat miałem przyjemność robić, tak, z kilku prostych punktach. Młody Polak ma oferty, nawet jeśli nie gra jakoś rewelacyjnie, no bo Dawid Kocyła ma przebłyski, ale to nie jest czysto pozytywne umiejętności, jakaś postać niesamowicie wpływowa w lidze. I on już ma bardzo atrakcyjne oferty, więc młody Polacy wyjeżdżają. Bardziej doświadczeni Polacy, którzy zagrają dobrą rundę, już mają oferty typu Turcja i tak dalej, jakieś bogatsze kluby. Taras Romańczuk zarobiłby w Turcji 6 razy więcej, choć ma jeden z najlepszych kontraktów w Jagiellonii, jeśli nie najlepszy. Oferty na niego są na co pół roku. Więc ci też, średni Polacy, wyjeżdżają. Jeśli to jest średni Polak, który nie jest na tyle dobry, żeby wyjechać, no to zarazem jest rozchwytywany wewnątrz ligi, bo każdy chce zbudować kadrę na Polakach. Więc jest z 5 klubów, które bije się o tego przeciętnego Polaka, no bo chcą mieć Polaków, tak? To wartość, to, że jesteś Polakiem, jest dodatkową wartością na rynku, tak?
Więc masz taką sytuację rynkową co do Polaków, a z drugiej strony obcokrajowcy zaskakująco chętnie chcą do nas przychodzić, bo widzą potencjał rozwojowy, to są zarówno nie wiem, Skandynawia, Bałkany, Słowacja, Serbia. Widzą, że u nas się można wypromować, pójść w fajnym kierunku zarobkowym, już nie powiedzmy na zachód, bo takich transferów obcokrajowców jest mało, no ale to mi się spina w jakiś spójny sposób, dlaczego jest tak, jak jest. Tak? Mhm. Nie, to jest coś, z czego na co dzień nie zauważamy, że polscy piłkarze są tak naprawdę w takiej sytuacji, jak mniej więcej Łódź na mapie. Że gdzie się nie ruszysz, to w sumie spoko. I z każdej strony masz gdzie pojechać. Tak. Nie jesteś przy granicy. Ci obcokrajowcy jakby zazdrościli Polakom tej sytuacji. Pojedźmy do ekstraklasy, może też wyjedziemy. Tak? Pójdźmy do Łodzi też... i też będziemy mogli. A to w góry, a to nad morze, wszędzie blisko. A to do Poznania, do Warszawy, z każdej strony coś fajnego. Jesteś średni, no to sobie... Do aptek blisko. Do aptek też. Jesteś średni, coś tam spor, Damian Smyk wymyślił. Nie ma problemu. Szachtar, koniec świata, ty wymyśliłeś, też nie ma problemu. Druga Bundesliga, coś te problemy. Jesteś dobry, jeszcze w dodatku młody, no to już masz tych opcji więcej, bo jeszcze dochodzą zagraniczne ligi. Jakaś Holandia może się tam zainteresować, jakiś nawet może Championship. A jak jesteś dobry, a już nie jesteś najmłodszy, taki w sensie, że nadal jesteś w miarę młody, ale nie masz 19, tylko 23, no to się otwierają przed tobą MLS na przykład. I tam też już coraz ładniejsza kolonia się tworzy, więc możesz wszędzie wyjechać. Świat po prostu jest u twych stóp, jak jesteś Polakiem. A jak jesteś obcokrajowcem, świat jest u twych stóp, jak jesteś Polakiem. Kuba, kolejne zdanie, które dajemy na tytuł i wiesz... Jest to kontrowersja. Naprawdę zaczęliśmy od złej strony. Opowiedziałeś historię wszechczasów o Pawle Drumblaku, a teraz jak jesteś Polakiem, świat jest u twych stóp. Dokładnie, jak jesteś obcokrajowcem, to tylko Polska jest u twych stóp. I chcesz chociaż wiesz do Polski zobaczyć, jak to jest w świecie, gdzie wszyscy mają świat u stóp. No tak, to prawda. I przyjeżdżają wtedy. A jeszcze jeden jest taki aspekt, którego my akurat nie poruszyliśmy, ale wyniknął gdzieś z dyskusji twitterowej, że polska liga jako taka nie tylko jest systematycznie ogołacana z tych piłkarzy, którzy w minimalny sposób się pokażą jako Polacy, czyli że oni tam wyjeżdżają młodzi na zachód, ci tacy średni gdzieś tam, a ci starsi to do Turcji albo do Kazachstanu. Tylko jeszcze, jak jest obcokrajowiec, to on też to traktuje jak trampolinę. No ale to wiesz, no, normalne, no co, no, ma całować herb? No z tak. W ogóle mnie tak, to dziwi. Dzisiaj no, są zmiany w kadrach co pół roku, także no, przestańmy. No, to jest bitcoin, a nie jakiś sport, tak? No tak. No ale no to właśnie to tylko chciałem zaznaczyć, że obcokrajowcy też nas zabierają. Ale obcokrajowcy przychodzą coraz ciekawsi, nawet w tym zimowym okienku kilka ciekawych nazwisk, także no ja widzę jakiś taki wzrost tego, że trafiają interesujący zawodnicy. No może i tak jest. Pewnie jeszcze poświęcimy temu nie jeden program, ale na razie już się zbliżamy do końca, bo rozmawiamy. Tak. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. To ma zaledwie 50 tysięcy znaków, więc spokojnie wystarczy. Ale nie ma tam nic o Drumblaku, więc... No nie ma, nie ma. Ale jest, zajawmy, że Ludo Obraniak miał ofertę z Wisły Płock, ale nie skorzystał. A ty to masz, te kurczę. A ja, czekaj, czy ja coś ciekawego zawarłem w tym tekście? Nie. No, ale to go przeczytajcie. Dzięki wielkie za tę ponad godzinę spędzoną z nami. To jest bardzo dużo czasu. Godzina to jest coś, czego ja nie mam w tygodniu. Godzinę można wiele zrobić. Wiele można zrobić. W Age of Empires na przykład misję przejść jedną. Ostatnio sobie przypomniałem Age of Empires. Pamiętasz taką grę Age of Empires? Pamiętam taką grę Age of Empires. A mi się zagrał w Age of Empires. W ogóle myśleliśmy o tym. Możecie się ustosunkować do tego pomysłu. Znaczy ja o tym myślałem. Ja się ustosunkuję, że to jest zły pomysł, ale może go przedstawić. Żebyśmy sobie zagrali kiedyś w Age of Empires albo w Heroesów. Albo w coś innego. Zagrać sobie możemy, tylko już się tym... No, to taki, zagrać sobie możemy. To jest taki mój pomysł. Dziękujemy wam za uwagę. Dziękujemy wam za pozytywne i negatywne komentarze. Ja chciałem jeszcze, żeby mi się przypomniało, że jestem kłapouchy. Kłapouchy, właśnie. A ja tygrysek. Tak? Tygrysek i kłapouchy. Bert i Ernie. I jeszcze są ci z tego, z Mapetów, te takie z Gredy 2. To też taki ten duet. Bardzo mi się to podoba generalnie, bo my tworzymy w ten sposób swój wizerunek sceniczny i on zostanie z nami na lata. Tak jak na lata został z nami... Uważasz, że aż tyle będziemy żyć? No nie, pewnie nie. Tak jak Nikita Kowalonek został z nami na lata. Nie przedłużając już dłużej, chcieliśmy was poprosić i poprosimy też grafiką. Ja zaprojektuję taką grafikę. O łapki w górę i o subskrypcję, o wciśnięcie dzwoneczka. Coś jeszcze? Mąku? Przypomnisz? Nie. Łapki w górę, dzwoneczki i ten. I dużo komentarzy. O. Piszcie sugestie, co byście chcieli nowego, bo też się zastanawiamy, co możemy zrobić w programie, żeby było interesującego. Nie będziemy się bić. Na razie jeszcze nie. A właśnie, Derby Łodzi będą w weekend.
Miały paść no dobrze. Derby w Łodzi będą. Dziękujemy. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Weszło.